Jeżeli jesteś początkującym, który inwestuje w krypto po raz pierwszy, to pewnie wydaje ci się, że bez wiedzy technicznej ani rusz, no bo oglądasz jedno wideo, potem drugie wideo, potem kolejne i nie rozumiesz z tego totalnie nic. Także no chciałbym ci tutaj zakomunikować, że zwykle nie jest to wiedza tajemna, a wszystkie te skomplikowane pojęcia stają się z czasem takim podstawowym słowniczkiem każdego inwestora. Tak naprawdę nie trzeba tego googlować ani wkuwać na pamięć, bo wystarczą te 2-3 lata na rynku i już wiesz, czym jest blockchain, czym są bridge, airdropy, dexy itd., itd. Większość mniej technicznych filmów staje się z czasem dla ciebie jasna, bo nie musisz szukać pamięcią, co oznacza to lub tamto. Te pojęcia stają się dla ciebie oczywiste i naturalne, tak zresztą jak nikt nie zastanawia się, czym jest na przykład smartfon, gdy w rozmowie pada to określenie. Zanim jednak przejdę do tematu, mam krótkie info o mojej dedykowanej promocji na giełdzie Pynex. Link znajdziecie oczywiście w przypiętym komentarzu. Pierwsza promocja, czyli podział 600 USDT dla pierwszych 100 osób, które założą konto na giełdzie i zrobią oczywiście KYC na poziomie drugim i $30 bonusu na futures dla pierwszych 20 użytkowników. Do tego na giełdzie macie również akcję na futures, w której za wyniki macie możliwość odebrania MacBooka Pro 14 Plus i iPhone'a 15 Plus, tak więc zainteresowanym życzę powodzenia i trzymam kciuki, bo jest to naprawdę giełda, która ma potencjał, tak więc warto przynajmniej wziąć udział w tej aktywności tylko po to, żeby przetestować chociażby rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, które ta giełda wykorzystuje. Tak więc raz jeszcze życzę powodzenia i przechodzimy z powrotem do naszego głównego wątku. Otóż w większości przypadków nie musisz nad tym nawet pracować, bo zwykle nie to przesądza o zyskowności Twoich inwestycji, to znaczy nie poziom wiedzy, o ile nie inwestujesz w low capy, gdzie oczywiście research na pewno taki głębszy się przydaje. Oczywiście research jest ważny, a bez znajomości podstaw nie zrobisz odpowiedniego rozeznania, jeżeli chodzi o projekt. Ja sprawdzam nawet kod, także idę nawet o krok dalej niż pozostali, z tym, że na początku w początkowym etapie zabawy z kryptowalutami zapewne stracisz pieniądze z zupełnie innego powodu niż brak wiedzy, no bo oczywiście nawet z brakiem wiedzy, no to można sobie kupić bitcoina i też zarobić. Posłużę się tutaj oczywiście przykładem moich kolegów, którzy zaczynali się bawić w kryptowaluty mniej więcej w podobnym czasie co ja. Żaden z nich nie zarobił, choć był to temat interesujący dla nas wszystkich. Dużo czasu poświęcaliśmy na takie luźne rozmowy o bitcoinie czy ethereum, jednak mimo wszystko do dnia dzisiejszego ci koledzy nie zarobili absolutnie nic. W zasadzie odpuścili sobie inwestowanie w takie rzeczy po maksymalnie kilku latach, a powodów było kilka i żaden z nich nie miał związku z niewystarczającą wiedzą, tak więc pomyślałem, że nagram takie wideo, bo być może nie są to pojedyncze przypadki. Być może są to rzeczywiście najczęstsze przyczyny niepowodzeń na rynku, być może sami popełniacie podobne błędy. Nie jest to wykluczone, w każdym razie nie chcę niepotrzebnie przedłużać, tak więc zacznijmy od przypadku numer jeden. Otóż mój pierwszy kolega generalnie miał ten problem, że choć wrzucał pieniądze w bezpieczne pozycje, to miał tendencję do kombinowania w momencie, gdy na rynku zaczynały się wzrosty. Tak jak ma to właśnie miejsce na przykład teraz. Kupował na przykład bitcoina po dobrej cenie, po czym patrzył, jak pozostałe kryptowaluty robią te 30-40% i przerzucał pieniądze właśnie w takie projekty. No i co się okazywało? No, jak to zwykle po dużych wzrostach bywa, przychodziła korekta notowań na wspomnianych altcoinach i mój pazerny kolega kończył na minusie. Oczywiście wśród moich widzów także zdarzają się takie osoby, które nie wiedzą, że jak projekt zalicza gdzieś tam nienaturalne wzrosty, to zwykle kończy się to korektą. Tak więc co prawda mój kolega tam częściowo czekał, aż notowania wrócą do poprzedniego poziomu, ale zawsze jakiś procent kapitału pakował w kolejne projekty notujące wzrosty w nadziei, że nawet jak wejdzie przy 40% na plusie, to taki hypowany altcoin pozwoli mu się przejechać do 200 czy 300%. No bo wiecie, jak to jest, zawsze się łudzisz, że jesteś mądrzejszy niż wszyscy pozostali, przechytrzysz rynek i Twoją historię będą opowiadać na forach internetowych, na przykład, że kupiłeś coś tam za dolara i zarobiłeś fortunę. Niestety, szanse na to są jak wygrana w lotto i z tego względu nikt o podobnym podejściu w gruncie rzeczy tym milionerem nie zostaje. Pewnie z 10% moich widzów
widzów ma około 18 lat, macie mały kapitał na inwestycje, tak więc dla Was te bezpieczne X20 czy X30 to mało. Jest to więcej niż na nieruchomościach, więcej niż na akcjach, ale i tak mało, bo no, jest to rynek krypto, tak więc Wasi rodzice muszą pracować na to samo latami, ale przecież to i tak mało, bo w krypto zarabia się dużo i X30 nie robi na nikim wrażenia. Z tego względu inwestor A robi konsekwentnie i przez lata swoje X30, bardzo szybko stając się milionerem, mimo tego, że zainwestował niewiele. Z kolei inwestor B marnuje swoje 10 lat na zerowanie swojego kapitału i zaczynanie od nowa, bo przez 10 lat się łudzi, że trafi na cudowną historię z altcoinem, który zrobi mu X10 000, tak? Wiecie, co mnie dziwi najbardziej? W jednym ze swoich filmów dokładnie Wam wyliczyłem, ile zarobicie po 10 latach, jeżeli z początkowego 1000 dolarów czy 10 tysięcy na inwestycje będziecie konsekwentnie robić te X30 przez najbliższych 10 lat. Wrzucacie 1000 dolarów i po dwóch hossach jesteście milionerami, ale na przeszkodzie tutaj oczywiście stoi Wasza mentalność, a także sceptycyzm wobec mojego podejścia na przykład, tak? Bo przecież naczytacie się tych wszystkich historii i w Waszym mniemaniu jest to słaby wynik i zupełnie nie opłaca się inwestować w topowe projekty, bo lepiej postawić na Pulsechain bez listingów czy innego shitcoina z 15 zerami z przodu i płakać, że wtopiło się pieniądze. No i tutaj słuchajcie, z racji tego, że ostatnio dużo się dzieje na tym kanale, to i widzów przybywa. Większość trafia do mnie zarażona zupełnie innego rodzaju kontentem i podejściem do inwestowania, tak więc jak mówię o solidnych projektach, które long-termowo mają szansę utrzymać pozycję na rynku, zawsze pojawia się komentarz sugerujący, że o inwestowaniu wiem niewiele. Mimo że na rynku jestem od dekady i radzę sobie na ten moment świetnie i mówię o tym nie po to, by się komukolwiek przechwalać, bo w takim wypadku robiłbym update'y z portfolio na publicznych filmach, a nie dla wspierających. Moim celem jest uświadomienie Wam słuszności mojego podejścia, zanim zmarnujecie 5 czy 6 lat tylko po to, by dojść do wniosku, że wrzucanie całości kapitału w ryzykowne pozycje z małym capem jest zwyczajnym samobójstwem i takie decyzje doprowadzają do tego, że po 2 latach macie dokładnie tyle samo, co w tej chwili, a moglibyście mieć już bardzo dużo, tak więc jeżeli robi jakiś update ze swojego portfolio, no to właśnie po to, żeby Wam to udowodnić. Z kolei Wy najczęściej oglądacie także te filmy kręcone pod wyświetlenia, sugerujące, że ten czy ten projekt zrobi 1000x, po czym piszecie pod moim starym wideo, że jestem idiotą, bo przy 16 tysiącach na przykład mówiłem o Bitcoinie, a przy 7 dolarach na przykład mówiłem o Solanie. Waszym zdaniem są projekty, które mają 200 tysięcy dolarów kapitalizacji i od tego czasu zrobiły więcej niż te marne 600% czy 700% na Solanie. Tak więc okej, nie wątpię, że są takie altcoiny, tyle tylko, że póki nie wiesz, że któryś z nich urośnie o te 5000%, no to nie wiesz, że tak się stanie. Siłą rzeczy większe prawdopodobieństwo, że wrzuciłbyś w beście na przykład kasę w altcoina, który Bessy nie przeżył. Jest to bardzo częsty przypadek, tak więc miej to na uwadze, że właśnie tak często kończą się podobne inwestycje. A nawet jeżeli postawiłbyś na tego właściwego, to zastanów się trochę nad tym, czy zrobiłbyś to samo, dysponując kwotą na przykład rzędu 5 milionów, bo właśnie tak warto patrzeć na swoją inwestycję. Czyli czy zainwestowałbyś w ten projekt, gdybyś miał do rozdysponowania kwotę dużo większą niż to dysponujesz aktualnie. Warto o tym pomyśleć, warto gdzieś tam sobie przetrawić to w głowie. Czy na przykład wrzuciłbyś 5 milionów Chainlinka, gdybyś miał do zainwestowania 5 milionów. Tak więc wtedy perspektywa znacząco się zmienia i warto właśnie sobie pod tym kątem te inwestycje rozważać. Musisz zadać sobie pytanie, czy uważasz, że bez chwili zawahania zapakowałbyś się w tego czy innego altcoina po uszy. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, no to na pewno ta decyzja będzie łatwiejsza. A nawet jeśli zakładając, że trafisz z takim ryzykownym altcoinem, z taką ryzykowną inwestycją, to czy Twoim zdaniem jest to mądre posunięcie, czy może jednak jest to zwykły hazard, tak? Do czego zmierzam? No, tworząc content nie mam wglądu w to, jakimi pieniędzmi dysponuje mój widz. Jeden widz ma 1000 zł, ktoś inny ma 10 milionów na inwestycje. Zawsze zaznaczam, by nie inwestować w coś tylko dlatego, że o tym mówię, ale zawsze znajdzie się mądry, tak więc pytanie do Ciebie, czy Ty jesteś mądry, że każesz mi polecać tym ludziom projekty, które po miesiącu zawiną się z rynku, zamiast to, co solidne i przyszłościowe. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, że
W takie coiny to można inwestować po 500 dolców, a nie na przykład kilkaset tysięcy, bo szansa na to, że coś z takim projektem zadzieje się niedobrego, jest nieporównywalnie większa. Otóż low-capy ledwie zarabiają na swoje utrzymanie, tak więc wrzucanie kasy w takie coiny jest nieporównywalnie bardziej ryzykowne. Czasami wystarczą nieprzewidziane wahania na rynku, no i po Twojej inwestycji, tak więc niestety, ale jak mówisz o krypto, to musisz brać odpowiedzialność także ze swoich widzów, zatem mówię tylko o tym, co ma szansę, by na tym rynku się utrzymać. Jednocześnie uczulam, by nie inwestować na podstawie moich filmów, bo to, że wyjaśniam działanie czegoś, to nie znaczy, że na przykład ten czy ten altcoin urośnie, a po drugie zawsze może zdarzyć się coś nieprzewidzianego i projekt upadnie. Niestety nie kumplujemy się z teamami, nie mamy dostępu do wszystkich informacji, nie wiemy co kto kombinował czy kombinuje, tak więc zawsze mówię, by inwestować w to, w co sami wierzycie i co wzbudza wasze zaufanie, tak by nikt nie miał do nikogo pretensji, bo ja nie jestem na przykład Witalikiem Buterinem, by mieć pewność, że gość nagle nie zrobi sobie operacji plastycznej i nie ucieknie z Ethereum z waszymi pieniędzmi, tak więc po prostu nie da się tego zweryfikować, nie da się zweryfikować tak do końca intencji twórców, natomiast jako taką odpowiedzialność za to, o czym się na kanale mówi, po prostu chcę mieć, bo jak wiecie, sam także nie wchodzę w low capy, dużą częścią swojego kapitału Bitcoin to moje 40%, a low capy to 1/6 pozostałych 60% moich inwestycji. Czy takie podejście jest złe, czy nieodpowiedzialne, czy niezyskowne? Moim zdaniem to świetny kompromis między potencjalnymi zwrotami i bezpieczeństwem. Jak ktoś jest bardziej pazerny, no to niech robi po swojemu, ale mi takie wyniki, jakie mam w zupełności, wystarczają i nic nikomu do tego, bo zdecydowanie wolę stabilne zyski w każdej hoście i konsekwentne pomnażanie kapitału niż wrzucanie tak absurdalnych ilości gotówki w low capy i modlenie się co wieczór o to, by coś mi tam nagle nie padło. Oczywiście tutaj z tego miejsca zaznaczam, jest to część i element mojej strategii, tak więc nie pytajcie mnie po 10 razy, dlaczego wrzucam pieniądze w jakieś stare projekty albo w jakieś duże projekty. To wszystko ma sens, kiedy przychodzi do rozliczenia, jeżeli chodzi o wyniki, bo daje mi to stabilne zyski, których no tak naprawdę nie mogę być pewien, jeżeli chodzi o pozycje, które wy tam gdzieś mi wymieniacie, bo tak naprawdę to, że jakiś nowy altcoin, załóżmy, wchodzi na rynek, no nie oznacza i nie gwarantuje tego, że faktycznie long-termowo ten altcoin się na rynku przyjmie. To znaczy, może być czasami tak, że on sobie poradzi bardzo dobrze po launchu, ale za chwilę mocno spadnie na rzecz innego, solidniejszego, czy też obecnego przez dłuższy czas na rynku projektu, bo jak wiecie, ten chwilowy hype po listingach, po pierwszych listingach zwykle bardzo szybko opada. Często właśnie są to mega niebezpieczne pozycje, w które niejednokrotnie wchodzicie, a tam brakuje, załóżmy, społeczności, brakuje marketingu, brakuje pieniędzy na to, żeby taki projekt został dostrzeżony, czy też dostrzeżony w ciągu najbliższych kilku lat. To nie jest takie proste, gdy nie mówimy tutaj o jakimś super projekcie, który od samego początku ma duże możliwości, no bo większość projektów takich możliwości nie ma i albo pnie się po tych szczeblach do góry bardzo powoli, albo potrzeba na to wielu lat, no i niestety tutaj także i okresów bez, kiedy taki mniejszy projekt może sobie po prostu nie poradzić. To tyle, no i tutaj wspomnę jeszcze na temat innego błędu, jaki bardzo często popełniacie. Jeżeli już jakimś cudem uda Wam się zarobić na kryptowalutach i zrealizować zysk, to na pewno najdą Was takie myśli, by kupić sobie za to wszystko to, czego dotąd kupić nie mogliście i przez jakiś czas pobawić się w taki high life. Natomiast chciałbym Was prosić, byście podsumowali sobie wtedy, ile zainwestowaliście i ile wyciągnęliście po hoście. Także przeliczcie sobie to, czy jest to kwota większa 10 razy, 20 razy, 50 razy w stosunku do tego, co wrzucaliście przed hossą. Następnie przemnóżcie kwotę, którą wyciągacie przez tę liczbę, na przykład niech to będzie 100 tysięcy w hoście razy 30, w zależności od tego, ile razy więcej zarobiliście niż zainwestowaliście. Daje to oczywiście 3 miliony, czyli tyle, ile moglibyście mieć, zostawiając swój zarobek z hossy na inwestycje pod hossę kolejną. Chciałbym, żebyście wtedy dwa razy pomyśleli, czy wolicie wypłacić 100 tysięcy i wyremontować pokój, kupić auto, postawić altanę, cokolwiek, zupełnie nie zmieniając na dłuższą metę swojego aktualnego życia, czy może lepiej startować w kolejnej beście z kapitałem, dzięki któremu po zrealizowaniu zysków z następnej hossy wasze dzieci będą spokojne o przyszłość, a wy nie będziecie musieli na przykład chodzić do pracy, czy też usychać na głodowej emeryturze do końca swoich dni.
polecałbym to rozważyć, bo wydaje mi się, że 4 lata to nie tak dużo w zamian za to, ile potencjalnie można w ten sposób zyskać. Film nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie subiektywną opinią nic nieznaczącego ludzika i to także weźcie sobie mocno do serca, bo bardzo często wyjaśniam na przykład, jak działają topowe projekty, albo mówię o poszczególnych wydarzeniach czy newsach dotyczących różnych altcoinów i wtedy statystycznie pojawia się co najmniej jeden komentarz zarzucający, że takie zupełnie edukacyjne filmy to naganianie na to czy na to, choć ja nawet nie mówię Wam o niczym w kontekście kupowania, bo o czym Waszym zdaniem mam mówić na kanale o kryptowalutach, jak nie o Bitcoinie, nie o Ethereum, nie o XRP, bo jest to naganianie. No, o filmach czy o muzyce zastanówcie się trochę. To wszystko. Trzymajcie się mocno. Do usłyszenia. Cześć.